Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło informacje na temat tego, jak polscy przedsiębiorcy mogą rozpocząć zaopatrywanie amerykańskiej armii w produkty i usługi potrzebne jej żołnierzom do stacjonowania w bazach w Polsce. Wojska naszych sojuszników stacjonują obecnie w 9 bazach w Polsce. W Polsce mamy bazy wojsk amerykańskich. Te bazy potrzebują usług, potrzebują produktów. Wskazuje wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek. Wszystkie potrzebne informacje, jak można rozpocząć zaopatrywanie amerykańskiej armii, zostały zamieszczone w specjalnym przewodniku Zostań dostawcą wojsk amerykańskich w Polsce. Można go znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.